I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosza, przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2. I bez zbędnego gadania, moi drodzy, wracamy sobie do Story Mode'a, aby zobaczyć, co tak naprawdę dalej w trawie piszczy i żeby jeszcze parę innych rzeczy tutaj zrobić. Jak zapewne pamiętacie, ostatnim razem, kiedy pytaliśmy nadzorcę Toada, mieliśmy sporo u niego nowych zleceń. Jednakże z tego, co pamiętam, mieliśmy też jakieś dodatkowe rzeczy do zrobienia tutaj w okolicy. Tudzież wszystkie już wykonaliśmy i w sumie mieliśmy zająć się rozbudową zamku, dalszą rozbudową zamku księżniczki Peach, a także, słuchajcie, innymi rzeczami. Na to wygląda, że faktycznie w ostatnim materiale wideo udało mi się wszystko, słuchajcie, tutaj uczynić. I jedna podpowiedź, za którą serdecznie dziękuję, dotyczy tej, słuchajcie, rury i zejścia do podziemia. Mamy tam wrócić dopiero po zakończeniu budowy zamku i tam coś się dla nas odblokuje. Nie wiem jeszcze co, ale tego nie chcieliście mi zdradzić, za co bardzo serdecznie dziękuję, że tutaj nie spoilerujecie tutaj tej zabawy w żaden sposób ani mi, ani też osobom, które chcą zapoznać się z tą rozdmuchaną fabułą, tak to nazwijmy. Ale moi drodzy, my zajmiemy się dzisiaj w takim razie kolejnymi zleceniami od naszego drogiego nadzorcy Toada. Taskmaster, moi drodzy, to jest nadzorca i wiele razy to powtarzałem i pewnie zapomniałem o tym tyle samo razy, ile razy powtarzałem, więc ogólnie rzecz biorąc, nadzorca Toad ma dla nas jakieś nowe, słuchajcie, zlecenia. I z tego, co widzę, skończyliśmy na 18 zleceniu i teraz czeka na nas kolejne, czyli Plenty of Cheap Chips in the Sea. To jest, słuchajcie, gra słów, którą powinniście znać, że ktoś powie wam, że nie przejmuj się, chłopie, jest jeszcze przecież tyle ryb w morzu. Jeżeli na przykład rzuciła was dziewczyna albo po prostu jakiś wybranek wasz też was zostawił w przypadku dziewczyn, mówi się, że słuchaj, nie martw się, jest jeszcze mnóstwo ryb w morzu i jeszcze na pewno spotkasz tą jedyną osobę. I to jest gra słów z tym związana, bo Plenty of Cheap Chips in the Sea, czyli jest jeszcze dużo chip chipów w morzu. Chip chipy to są te ryby w świecie Super Mario, więc do tego samego tak naprawdę ta nazwa tego poziomu pije. Od Ocean Aficionado, czyli entuzjasty oceanu. Więc troszeczkę przesadziłem z chip-chipami i teraz jest ich zbyt dużo. Nie jestem pewien, co się tak naprawdę tutaj dzieje. Czy jest to możliwe, że ktoś je pokona? Proszę, niech ktoś mi tutaj pomoże. Żadnych, słuchajcie, tutaj specjalnych warunków na zakończenie tego poziomu i jest to poziom New Super Mario Bros. U. Podwodny poziom New Super Mario Bros. U. A, już wiem, o co chodzi, po prostu będzie to poziom taki, można by było powiedzieć, typowo skierowany, słuchajcie, na nie tyle rozwiązywanie zagadek, co powiedziałbym na kombinowanie i po prostu przejście takiego typowego podwodnego poziomu. Co w pewien sposób mi odpowiada, bo dawno nie mieliśmy normalnego poziomu. O, proszę bardzo. Ktoś tutaj zaprezentował, jak można wykorzystać chip-chipy. I nie tylko, bo tak naprawdę można to zrobić na przykład przy pomocy duchów bólu na tych, jak one się nazywają, na railach, czyli na tych szynach. Można również coś takiego zrobić, to znaczy, że jesteśmy ścigani przez dany typ przeciwnika i najzwyczajniej w świecie musimy jak najszybciej, słuchajcie, uciec, żeby tutaj nie zginąć i w ogóle i w szczególe i to wszystko idzie tak, wiecie, w kółko i najzwyczajniej w świecie trzeba uciekać przed tymi przeciwnikami. O nie, zobaczcie, jak tych przeciwników jest teraz nagle dużo i to jest straszne, co tutaj się dzieje. Pozbierajmy jeszcze te monety. Im więcej monet zbierzemy, tym lepiej dla nas. Nie jest to jakiś mega trudny, słuchajcie, poziom.
ale jest to poziom, który no na pewno wymaga jako tako jakiegoś skupienia. Tak jak mówię, to nie było trudne, to było aż nader za łatwe, ale dodatkowa darmowa kasa zawsze się przyda. Plus bardzo fajnie zaprezentowano pościg, metodę na ściganie gracza pod wodą. Zresztą nie tylko pod wodą, tak jak już wcześniej wspomniałem, bo także w innych, nie nakładkach, tylko w innych środowiskach to się będzie, słuchajcie, sprawdzało. Na przykład wykorzystanie duszków Bu do tego, aby, słuchajcie, tutaj ścigać gracza. Najzwyczajniej w świecie to również w jakiś sposób tutaj mogłoby zadziałać. Legendarny Explorer rzucił nam zlecenie pod tytułem Rozruba przy pomocy... To jest w domyśle przy pomocy, bo w języku polskim no, musimy użyć czasami dodatkowych czasowników, przymiotników, przyimków i innych. Nie pytajcie mnie, którego dokładnie ja użyłem, bo z polskiego to ja zawsze byłem noga, jeżeli chodzi o nazewnictwo tych rzeczy. Tak samo jak spytacie mnie, kiedy pisze się U otwarte, kiedy U zamknięte, kiedy RZ i Z. Nie mam absolutnego pojęcia, jak to działa, ale piszę po prostu... Wiem, jak to się pisze i stosuję te zasady, ale żeby wytłumaczyć, jak to działa, wybaczcie, ale nie. Ten etap mojego życia jest już za mną i na pewno moja pani od polskiego, moja wychowawczyni od polskiego, jeżeli kiedykolwiek to zobaczy i usłyszy, co właśnie powiedziałem, złapie się za głowę i powie, nie, nie, to jest niemożliwe, żeby on takich rzeczy nie pamiętał. No, po prostu takich rzeczy się nie pamięta, ale pamiętam, słuchajcie, dużo innych rzeczy, które nie wiem, po co mi są potrzebne w życiu, ale powiedzmy, że je pamiętam. Czyli tak, rozruba przy użyciu ognistych clown kartów. The Fire Koopa Clown Card, czyli ten ognisty clown card, jest gotowy na tą wspaniałą ekspedycję. Naciśnij i przytrzymaj Y, aby naładować, aby super naładować, taki zrobi super charge, super naładowanie kul ognia, które są w stanie przebić się przez twarde bloki. Udałbym się na tą ekspedycję samemu, ale potrzebuję zrobić trochę prania. Ta. Legendarny eksplorator, który wymiga się każdą możliwą, wiecie, potrzebuje dowolnej wymówki, aby nie udać się na daną ekspedycję i szuka kogoś, kto zrobi to za nią. Powodzenia! Dziękuję zleceniodawco, dziękuję ci, mój drogi Toadzie i Super Mario World. No to zobaczymy, co tak naprawdę się tutaj, słuchajcie, kryje. I na razie z tego, co widzę, to kryje się sporo. Pod tytułem... Okej, czy się uda? Uda się. Specjalnie to zrobiłem, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale mieliśmy tutaj dodatkowe 10 monet, które zawsze się przydadzą. Bo wiadomo, 10 dodatkowych monet to jest szybsze wybudowanie całego... zamku księżniczki, wymarzonego zamku księżniczki Peach. I tak ogólnie rzecz biorąc, nie trzeba będzie się martwić, że potem, wiecie, zabrakło nam paru dodatkowych monet, aby wybudować jakiś element tego zamku i go szybciej po prostu ukończyć. A z tego, co zauważyłem, nie wiem, czy wy też na to zwróciliście uwagę, ale moi drodzy, wybudowywanie, no po prostu wspaniały język polski w dniu dzisiejszym w moim wykonaniu jest po prostu aż niemożliwe i stracenie, słuchajcie, tego szelmetu może się dla nas okazać bardzo, ale to bardzo niepożądane w skutkach. No i te fire pirania planty naprawdę nam tutaj mogą mocno przeszkodzić. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że
troszeczkę rzeczywiście tutaj się nam nie tyle zepsuło, co troszeczkę mamy problemów przez to, że straciliśmy teraz tego tego naszego Fireflowera, tego ognistego kwiatka. No, będziemy mieli spore problemy, coś czuję. Ponieważ już jesteśmy małym Mario i okej, dobra, rozumiem, że jak jesteśmy małym Mario, to będzie to trochę utrudnione dla nas, ale mam taką cichą nadzieję, że nie będzie to niemożliwe do zrobienia. Oj. Oj. Okej. Udało się załatwić. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie, tego się obawiałem, że coś takiego się stanie. I tego też się obawiałem, że możemy zginąć w tym poziomie. Ale to nie feler, mamy jeszcze 5 żyć, które możemy wykorzystać. W ogóle dlaczego my mieliśmy 6 żyć? Czy to dlatego, że mieliśmy... moi drodzy... podwójne, że tak powiem... że mieliśmy ponad 100 monet? Jeżeli tak, rzeczywiście... No to przyznam szczerze, że to fajnie działa. Że to naprawdę fajnie tutaj działa. Pierwsze stracone cudo. I przydałoby się nie stracić teraz, słuchajcie, Fireflowera, bo jednak ten Fireflower nam troszeczkę pomógł. A nie, czekajcie. My zdobyliśmy tutaj tego one-upa wcześniej. A ja się zastanawiam, skąd my mieliśmy to dodatkowe życie. No, a je mieliśmy, słuchajcie, z tego one-upa. No i znowu straciliśmy Fireflowera. Co mi się absolutnie nie podoba. Ale co ja tutaj mogę zrobić? Oprócz tego, że mogłem po prostu strzelać w zwyczajny sposób. Właśnie, po co ja to ładuję? Czy ktoś mi jest w stanie to powiedzieć, co ja tak właściwie tutaj robię i dlaczego to robię? Bo zacząłem się zastanawiać w tym momencie nad tym, czy ja właściwie panuję nad tym, co tutaj się dzieje. I odpowiedź brzmi, wydaje mi się, że nie panuję nad tym, co tu się dzieje i nie panuję nad tym, co tak właściwie robię. Zapominam, co powinienem robić. Ale jak my się tu mamy dostać? Przecież clown kartem nie jesteśmy w stanie tutaj przelecieć. Nie mam pojęcia, w jaki sposób mieliśmy zdobyć te dodatkowe monety, ale spoko. Wydaje mi się, że mniej monet zdobyliśmy. 77. Mieliśmy ich zdecydowanie więcej. No ale daje to nam w ogólnym rozrachunku 922 monety, jak wszystko tutaj zrobimy. O, i skończyła się, słuchajcie, budowa działa we wschodnim skrzydle. Co to dla nas oznacza? Oprócz tego, że możemy spytać naszą majster Toadette, co się tutaj teraz wyprawia. Zakończono budowę, czy też ukończono działo w wschodnim skrzydle. Tak, ta dziecina naprawdę nieźle wygląda. Rosną tak szybko! Mamy nowe opcje budowlane od teraz. Dobrze. Mamy nowe opcje budowlane. 1100, aby móc wybudować drugie piętro, ale w zachodnim skrzydle. I na pewno to wybudujemy w pierwszej kolejności. A teraz zajmiemy się jeszcze jakimś zleceniem. Dopiero potem spróbujemy coś tutaj obejrzeć, co się tak naprawdę tutaj dzieje. Wężowe bloki w niebiosach. Od entuzjasty wężowych bloków. Zrobiłem strefę testową wężowych bloków dla ludzi, którzy są sceptyczni odnośnie ich wykorzystania. Czyli coś dla mnie. Bo ja jestem sceptyczny bardzo, jeżeli chodzi o bloki wężowe, bo nie działają one dokładnie w taki sam sposób, jak działają
w innych grach z Mario i to jest dla mnie do tej pory nie do pojęcia, ale okej. Okay. Działają troszeczkę bardziej jak wężowe bloki z Super Mario Galaxy, wydaje mi się, albo z jakiejś innej gry z Marianem, która była w pełnym 3D. Nie działają one tak jak w grach 2D. I dlatego to mnie troszeczkę myli ich działanie i jestem, jeżeli chodzi o ich użycie, deczunio sceptyczny. Samemu spróbuj tego doświadczenia i przy okazji przyszłości publicznego transportu. Trzymaj się tam. Dziękujemy Ci, Toadzie. Wyruszamy przed siebie. Jeszcze na dodatek jest to zrobione w nakładce graficzno-fizycznej Super Mario Bros., czyli całkowicie pierwszego Mariana. I niech zgadnę, to będzie po prostu seria takich, co można zrobić z wykorzystaniem Snake bloków. I to, co teraz gra nam prezentuje, to jest najprostsze, co można zrobić z wykorzystaniem właśnie bloków wężowych. I szczerze powiedziawszy, okej, ja się zgadzam, żeby wolne bloki wężowe móc wykorzystywać właśnie w ten sposób, jaki tutaj mamy, czyli powoli, słuchajcie, budując jakąś tutaj strefę, czy coś w tym stylu, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o samo wykorzystanie tych wężowych bloków, no to niekoniecznie. No, niestety nie udało się złapać tego na maksimum. Króciutki, szybciutki poziom prezentujący taki, wiecie, wstępniak, jak używać i czym są tak naprawdę bloki wężowe, bo chyba w żadnym innym oficjalnym poziomie na chwilę obecną nic takiego nie mieliśmy. 193 monety, 1115, czyli będziemy w stanie, słuchajcie, wybudować. I teraz moje pytanie brzmi, czy my chcemy wybudować zachodnie skrzydło, zacząć budować? Czy może chcemy dokończyć całe wschodnie skrzydło? Obstawiam, nie tyle obstawiam, co chciałbym najpierw skończyć wschodnie skrzydło i wtedy dopiero zająć się zachodnim. Dlatego zrobimy jeszcze taki jeden, wiecie, taki jeden myk i nie zacznijmy niczego budować, tylko udamy się do naszego drogiego Toada, który ma dla nas jeszcze więcej zleceń i bumper jump action, czyli bumper jump around, nie action, przepraszam, czyli odbijanie się, skakanie na bumperach. Najpierw kto zlecił nam to? Ekscentryczny milioner. Dodałem parę bumperów, czyli tych donut bloków, co jak my je nazywamy, do mojego atletycznego, wyczynowego poziomu. Nie wydaje mi się, że ktokolwiek dotrze do końca, ale jest nagroda dla tego, jeżeli uda ci się to zrobić. Powodzenia, wielki czerwony, przecież czerwoniaku. I jaka nakładka? O, nakładka Super Mario 3D World. Okej. Okay. Aha. Jest to automatyczny poziom, w którym, o nie, będą straszne rzeczy z tego, co widzę. To nie tak miało zadziałać, ale spoko. Niestety, to nie tak miało zadziałać, ale z jakiegoś powodu nam się co nieco tutaj udało zrobić. O nie, dwie monety nam przepadły. I o wiele więcej monet nam w tym momencie przepadło. To może być troszeczkę trudniejsze niż mi się na początku zdawało. Troszeczkę nie tyle przekombinowałem, jeżeli chodzi o ten poziom, tylko bym powiedział, że troszeczkę za bardzo się z tym poziomem spoufalam. Co się tutaj stało właśnie? Odbiłem się, nacisnąłem, żeby Mario się wyżej odbił i absolutnie to nie zadziałało. Nie, Luigi, dziękuję ci za to, że chcesz mi pomóc, ale
ale powiem wam szczerze, że nie potrzebuję pomocy Luigi'ego, bo gdybym chciał taką pomoc od Luigi'ego, to na pewno zrobiłbym to w inny sposób i w zupełnie inny sposób do tego poziomu bym podszedł. Teraz zrozumiecie, po co tak właściwie był nam tutaj ten hełm, który gra nam subtelnie podsunęła i który chciała, żebyśmy z niego korzystali. Tylko że oczywiście ja go złapałem zamiast go, wiecie, zamiast go tu jakoś normalnie wykorzystać, to ja go złapałem i w ogóle dziwne rzeczy się tutaj podziały. Okej, dobra. Poczekamy. Nie spieszy mi się, moi drodzy. Okej. Okej. Gumby na paraszutach. Mogłem poczekać, byśmy mieli przynajmniej 10 tych monet. Albo jeszcze mniej, bo bym prawdopodobnie, znając swoje zdolności, przeskoczyłbym, moi drodzy, nad flagpolem, więc może i lepiej, że zdobyliśmy, no, okrągłe 50 monet, czyli mamy łącznie 200 monet do naszej tutaj puli. Mój drogi nadzorco Toadzie, co masz dla nas dalej? Mamy masę, słuchajcie, poziomów. Jesteśmy przy 35 poziomie, a mamy ich łącznie 60, bo jest 10 stron, na każdą wchodzi 6 poziomów, czyli mamy 60 poziomów do przejścia. Jesteśmy na 35, więc zobaczcie, troszeczkę jeszcze mamy tutaj do zrobienia. Mistrz drzew od młodego marzyciela. Stworzyłem poziom, który jest cały o drzewach. Ale ktoś musi sprawdzić i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie go przejść. O, i upewnij się, że wszedłeś na szczyty wszystkich 5 drzew. Wow, słyszę kolory i widzę dźwięki. Mniej więcej tak mi się zdaje, że ta osoba tutaj chciała taki, wiecie, taki vibe, można by było powiedzieć, ten poziom ma nam przynieść. Musimy dotrzeć do końca poziomu, wdrapując się na wszystkie drzewa. Taki jest, słuchajcie, taki jest tutaj nasz cel, który musimy spełnić, zanim ukończymy poziom. I mamy super... Okej, udało się. I udało mi się to zrobić. Myślałem, że polecimy na łeb, na szyję. A to by było bardzo niefajne. Wdrapujemy się na pierwsze drzewo, moi drodzy. I ogólnie rzecz biorąc, ten poziom będzie na tym tylko, mi się wydaje, polegał. Wdrap się na drzewa i zobacz, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ogólnie fajna możliwość tego poziomu z zaprezentowaniem właśnie, jak można korzystać z drzew, aby, wiecie, aby móc tutaj urozmaicić nie tyle wygląd, ale też jakiegoś rodzaju, słuchajcie, nie tyle urozmaicenie, jak poziom ma wyglądać. Tu niczego nie ma, co mnie dziwi, ale spoko. Wdrapujemy się do góry i bardziej mi chodzi tutaj o to, że będziemy w stanie, słuchajcie, zaprezentować, jak dany poziom wygląda i że jest w stanie coś tutaj dodatkowego zaprezentować pod względem budowy, ale takiej nie horyzontalnej, tylko bardziej wertykalnej. I teraz by się przydało, żeby ten oszołom zbliżył się do prawej strony. I zobaczcie, co tutaj się w ogóle podziało. Przeciwnik troszeczkę nam tutaj ześwirował i kończy nam się powoli czas. Ale to nie feller. Bo tak jak widzicie, udało nam się wszystko ukończyć jeszcze w tym przewidzianym czasie.
fajny poziom, prezentując, tak jak mówię, możliwości poziomu nie horyzontalnego, tylko wertykalnego i tego, jak ten poziom mogą urozmaicić drzewa. Oczywiście tylko i wyłącznie w nakładce graficzno-fizycznej Super Mario 3D World, bo inaczej po prostu się nie da. 175 monet to nie w kaszę dmuchał. Zobaczymy, co jeszcze jest tutaj gra nam w stanie zaprezentować. Chcesz zleceń? Mam zlecenia. O nie. Rozciąganie się do góry nogami. Grawitacja na tej planecie jest w ogóle nie z tego świata i ta planeta jest zamieszkała przez specjalne rozciągacze. Użyj przełączników, włącz, wyłącz, aby dotrzeć do... które wspomogą cię w dotarciu do celu i zdobyciu nagrody. Od Stargazera, czyli od osoby wpatrującej się w gwiazdy, obserwatora gwiazd. Tak, miejmy zabawę, dziękuję ci, mój drogi nadzorco Toadzie, i udajmy się, słuchajcie, zobaczyć Upside Down Stretches w Super Mario World nakładce graficzno-fizycznej. Niech zgadnę, poziom, który będzie po prostu przebudowany, odwrócony, w sensie, i teraz zobaczcie, będziemy mogli tutaj wejść, i tak naprawdę nie możemy tą stroną przejść, ale ten poziom będzie wybudowany dwojako. To znaczy będziemy mogli wejść właśnie do rury i dzięki temu będziemy mogli zrobić coś takiego. A jak zrobimy coś takiego, to będziemy teraz mogli przejść w drugą stronę. Ten poziom był prezentowany, kiedy po raz pierwszy zaprezentowano trailer z gameplayem, taki... dłuższy gameplayowy trailer Super Mario Makera 2. Za bardzo się pospieszyłem i zobaczcie, co z tego wyszło. Ogólnie ten poziom jest skopiowany. Raz zbudowany i skopiowany dwa albo cztery razy. Będzie na pewno krótki, ale pomoże on w zrozumieniu, jak można wykorzystać efekt odwracania poziomu i tego, że dany poziom możemy zbudować w jakimś określonym nie tyle celu, co określoną konstrukcję może mieć dany poziom i potem możemy wykorzystać tą konstrukcję do góry nogami, słuchajcie. Czyli możemy ją wykorzystać, aby... dobra, musimy iść teraz dołem. Właśnie, musimy iść dołem, ponieważ nie mamy tego przełącznika. A i tak tędy byśmy nie przeszli, bo widzicie, z tej strony, tak jakby odwróceni, kiedy jesteśmy odwróceni w tą stronę normalną, to niestety, ale ten poziom jest niemożny do przejścia, bo mamy tutaj parę ciekawych rzeczy, które po prostu nijak się nie dadzą nam tutaj przezwyciężyć. O, proszę bardzo. I mamy, słuchajcie, checkpoint. Checkpoint, który... wydaje mi się, że jest mega, ale to mega nie tyle niebezpieczny, co... mega, w mega ciekawym miejscu się znajduje. I... okej, dobra. I zginęliśmy. Świetnie. Chciałem to zrobić znowu za szybko. Mogłem to zrobić w troszeczkę innym miejscu i tego duszka bu sobie odpuścić. Tak, wiemy, Luigi. Jesteś w stanie nam pomóc, bo nam nie idzie i w ogóle straciliśmy dwa życia. Za każdym razem chyba jak stracimy te dwa życia, to wówczas Luigi się odzywa: hej, bratku, mogę ci pomóc z tym poziomem, jeżeli nie dajesz sobie rady. Ale tu nie chodzi o to, że my nie dajemy sobie rady z tym poziomem, tylko raczej tu bardziej chodzi o fakt, że dany poziom jest na tyle skonstruowany, żebyśmy zastanawiali się nad tym, co tak naprawdę w tym poziomie możemy zrobić. Dobra, te dwie monety, chciałem te dwie monety zebrać, ale ostatecznie ich nie zbiorę z tego prostego powodu, że za dużo, słuchajcie, kombinowania. Czy uda mi się to zrobić? Uda mi się to zrobić. Absolutnie zero problemu.
i tu są drzwi. Drzwi, z których od razu na pewno skorzystamy i zobaczymy, co się za nimi kryje. Duża ilość znaków zapytania. I fajnie by było, gdybyśmy mogli właśnie te wszystkie znaki zapytania. Nie chciałem tu wchodzić, dziękuję ci gro, to tak niekoniecznie zadziałało, jakbym chciał. Wejdźmy w tą rurę. Odwróćmy się. Dobra, jak jesteśmy do góry nogami, to te bloki były niewidzialne dla nas. I cały problem tutaj miał tkwić w tym, że mieliśmy w taki sposób to przejść. I niech zgadnę, to będzie koniec poziomu. I wow. Przez chwilę myślałem, że spadniemy. To będzie koniec poziomu, którego normalnie byśmy nie widzieli. Z tego prostego względu, że był po prostu dla nas niewidoczny, bo byliśmy do góry nogami, tak? No dziwny, dziwny poziom, owszem prezentujący zdolności tego wiecie, tego wspaniałego miejsca, czy też tego, tej ciekawej, tego ciekawego nowego tematu dla poziomów, gdzie faktycznie coś nowego jest, bo odwróconych poziomów nie było w Super Mario Makerze jedynce, a sam ich dodatek jest dość ciekawą alternatywą dla normalnego poziomu. Cóż za wspaniałe działę. No dalej, wypróbuj ją. Gdzie ona nas wystrzeli? Ona wystrzeli, słuchajcie, monety. Teraz już nic nie wystrzeliła, więc albo musimy się spieszyć, aby te monety zdobyć, albo te monety po prostu będą na nas czekać gdzieś. Mam nadzieję, po prostu będą na nas czekać. Super, czyli wybudowanie tego działa nie poszło na marne. Owszem, no, wybudowaliśmy je za 900 albo za 700 monet, a zyskaliśmy 10 z powrotem. To tak troszeczkę się nie opłaca, ale jeżeli ona będzie to działo będzie co jakiś czas strzelać, no to ja się jak najbardziej zgadzam. O, tutaj widzę, że troszeczkę monet nam się również odrodziło w tych blokach ze znakiem zapytania, ale nic poza tym. No dobra, czyli co, moi drodzy? Wychodzi na to, że w tym momencie wszystko, co chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy i ten materiał wideo z kolejnym materiał wideo z Super Mario Makera 2 będziemy, słuchajcie, kończyć. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z tejże serii wam się podobał. Zachęcam was przede wszystkim do pozostawiania komentarzy, pozostawiania również w tych komentarzach swoich poziomów, które mógłbym rozegrać w kolejnych materiałach wideo i również pozostawiania jakichś sugestii, jakichś pytań, jakichś podpowiedzi, które nie za dużo spoilerują z linii fabularnej, która jest dość mocno rozdmuchana w tej grze, ale istnieje, więc musimy tutaj zachować, wiecie, no spoiler zone, że tak powiem. I jeżeli coś chcecie po prostu się spytać i tak dalej, zasugerować, piszcie śmiało w komentarzach. Dlaczego ja zawsze mówię komentarzach? Yo, Jątek łap zawidły to łogr. To mi się teraz przypomniało, nie wiem dlaczego, z pierwszego Shreka. W sumie dawno nie oglądałem pierwszego Shreka, ale to nie ma nic do rzeczy z tym materiałem wideo. W każdym bądź razie, piszcie śmiało komentarze. Ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Najczęściej odpowiadając wam komentarzem na komentarz, troszeczkę rzadziej, ale nie oznacza to, że nigdy, odnosząc się do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo. A jak na razie, to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!